Cześć, to się nadyskną, gramy w piłkę. Dzisiaj mówimy skąd wiatr Jałocha, bramkarz kilka jest tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Cel na ten sezon to jest bezpośredni, choć miecz jest poza zasięgiem, czy już po barażu? Bo może być ciężko, jak w tamtym sezonie. No tak, na pewno jakaś strata jest do drugiego miejsca, bo faktycznie miecz Mielnica wydaje się być poza zasięgiem, ale myślę, że ta walka o drugie miejsce cały czas jeszcze jest realna, tym bardziej, że jeszcze z tymi drużynami, które są przed nami, mamy bezpośrednie mecze, więc tak naprawdę wszystko będzie od nas zależało, czy jeśli w tych meczach dobrze się spiszemy i wygramy te mecze, to uważam, że jeszcze jest szansa na to, żeby powalczyć o tą lokatę bezpośrednią, ale na pewno też bierzemy pod uwagę to, że może to być poprzez baraże i tak jak w tamtym roku, po prostu w tym roku będziemy musieli wyjść obronną ręką i tym razem to my musimy wygrać i zameldować się w Ekstraklasie. Taki jest cel. Tego wszyscy byśmy chcieli w klubie, zawodnicy, myślę prezesi, kibice przede wszystkim, więc mam nadzieję, że w tym roku sprostamy tym oczekiwaniom, ale na pewno też nie będzie to łatwe. Czy nie znudziło się panu wtychach, bo to jest pana już piąty sezon w tym klubie? To fakt, że troszeczkę już się tu zasiedziałem. Myślę, że jest to też spowodowane tym, że gdzieś tam jak przychodziłem, to właśnie gdzieś tam cel był taki, żeby wywalczyć ten awans. Do tej pory się nie udało. Robimy wszystko, żeby po prostu ten cel zrealizować. Były jakieś tam w międzyczasie oferty, z których też nie, jakby nie skorzystałem, więc wydaje się, że po części, a nawet jeśli chodzi o tą pierwszą ligę, to można być zadowolonym z tego, jak tu klub funkcjonuje, jak tu wszystko się odbywa. Wiadomo, że są rzeczy dobre, są rzeczy do poprawy, ale to myślę, że w każdym klubie takie rzeczy znajdziemy i po prostu trzeba zrobić awans, a wtedy zupełnie optyka tego, że tutaj się troszeczkę zasiedziałem, się zmieni, tak? A który z tych sezonów był dla pana najtrudniejszy, taki, że rywalizacja między klubami była zacięta? Ja myślę, że od momentu, kiedy tutaj przyszedłem, to każdy sezon jest dosyć ciekawy, bo myślę, że w każdym po prostu praktycznie w każdym zabrakło nam albo jednego meczu, albo niewiele do tego, żeby albo awansować bezpośrednio, jak jeszcze nie było wprowadzane tej zasady, które teraz obowiązuje, że są jeszcze dodatkowo baraże, albo nam zabrakło trochę do baraży. A jak już weszliśmy do baraży, no to tak jak w tamtym roku, niestety się nie udało awansować, więc cały czas coś jakiegoś małego, nie wiem, kroczku brakuje, żeby ten upragniony cel zrealizować, więc miejmy nadzieję, że po takim długim czasie gdzieś ta karta się odwróci i teraz po prostu nam dopisze więcej szczęścia, więcej po prostu będziemy mieli jakości w tym, żeby ten cel zrealizować. A jest mecz z tego sezonu taki, po którym czuje pan niedosyt, że mogliście wygrać albo zremisować? Ja myślę, że takich meczów jest kilka. Kilka jest takich meczów. Na pewno myślę, że każdego z nas bolą tak naprawdę dwie porażki z Resowią, bo zakończyły się po 1-0 i w tych meczach też mieliśmy swoje szanse. Mogliśmy przechylić po prostu na swoją korzyść losy meczu, a się nie udało. W tym ostatnim na jesieni u siebie też mieliśmy karnego, którego nie strzeliliśmy, a finalnie przegraliśmy mecz 1-0, więc takie mecze na pewno bolą po prostu, że tak powiem, bo zupełnie mogło to inaczej w sumie wyglądać, tak? Dzisiaj w tabeli i punktowo, więc szkoda, że w takich meczach dziś się potykamy. Myślę, że też kilka innych by się znalazło, ale też tak na szybko nie jestem w stanie sobie ich przypomnieć. Spojrzałem na statystyki czystych kont i zobaczyłem, że rozegrał pan ponad 180 meczów w pierwszej lidze. Jest pan pokonywany w co trzecim lub czwartym meczu, tak mniej więcej. I czy miał pan może w ostatnim
czasie ofertę z innego klubu, z ekstraklasy. Czy powiem tak, że oferty co jakiś czas tam się gdzieś tam pojawiały. Były takie, które były konkretne, które wymagały tego, że po prostu, żebym ja podjął decyzję. Gdzieś tam zawsze czegoś brakowało, żeby gdzieś tam konkretyzować to, ten transfer, czy ewentualne podjęcie innych kroków niż to, że zostałem w Tychach. Na ten moment jestem zadowolony z tego, co jakby realizuję i wierzę cały czas po prostu, że gdzieś tam tą ekstraklasę sam sobie wywalczę, tak jak to było w Gdyni. To bardziej smakuje niż, że tak powiem w cudzysłowie, że niż jak gdzieś jest po prostu przejście do ekstraklasowego klubu. Chociaż to na pewno też jest miłe, bo klub z ekstraklasy docenił w jakimś tam stopniu umiejętności, tak? Więc taki jest jakby awans fajny, ale wolę ten, który wywalczy na boisku. Bo rozumiem, że czeka pan na awans GKS-em Tychy. Czy Krzysztof Wołkowicz na treningach też potrafi uderzyć z rzutu wolnego, tak jak Sandecją? Bo ładnie to padło. Tak, na pewno potrafi tak uderzyć. To nie był jakiś przypadkowy strzał. Często zostajemy po treningach, nawet nie tylko Krzysztof Wołkowicz, ale wielu innych zawodników. Po prostu zostajemy po treningach i trenujemy. Rzuty wolne, czy nawet karne, chociaż po ostatnim meczu tego można powiedzieć, że nie było widać, tak, że karne trenujemy, ale na pewno nad tym elementem dodatkowo się skupiamy, żeby to poprawiać, bo uważam, że każdy element w piłce nożnej, czy to stały fragment, czy bramki padające z gry są bardzo ważne i trzeba każdy element szkolić i szlifować do perfekcji, na ile to jest możliwe. Czytałem, że trener Debin jest wymagający i trzyma dyscyplinę. A jaki jest naprawdę, taki z twardą ręką, czy jak kolega? Myślę, że tak pół na pół, że tak powiem. Potrafi po prostu dostosować się do sytuacji, kiedy trzeba gdzieś tam troszeczkę mocniej zareagować i bardziej tak krzyknąć, że tak powiem, na zawodników, to też potrafi, ale też jest taki, że potrafi pogadać z każdym z zawodników i to po prostu myślę, że od sytuacji zależy, jak reaguje po prostu na daną sytuację. Dobrze, jakim był pan uczniem i jaki był pan ulubiony przedmiot? Ulubiony przedmiot? WF. Lubiłem zawsze grać w piłkę. Nie będę ukrywał i na WF-ie zawsze czułem się bardzo dobrze, a tak poważnie, to raczej lubiłem chodzić do szkoły, chociaż no uczniem nie byłem jakimś wybitnym na pewno. Maturę napisałem, zdałem, studia zacząłem, ale niestety poprzez to, że gdzieś tam zostałem wypożyczany z jednego klubu do drugiego i zmieniałem co chwilę miejsca zamieszkania, to też było trudno jeszcze w tamtym momencie, żeby te studia skończyć. Myślę, że jeszcze wszystko przede mną, że ta droga też nie jest zamknięta i że jeśli jak już skończę grać w piłkę, to spróbuję jeszcze, myślę, w jakimś tam kierunku może się udać. Na pewno byłaby z tego zadowolona moja mama, bo jest nauczycielką i zawsze gdzieś tam trochę mi to wypomina na każdym kroku, jak gdzieś tam rozmawiamy na temat szkoły czy studiów, więc myślę, że warto było to nawet dla niej zrobić. A na WF-ie był pan wybrany przez kolegów do drużyny jako pierwszy czy raczej pod koniec? Ja wybierałem. Dobrze. Kto był pana idolem i jaką miał pan pierwszą koszulkę? Jaką miałem pierwszą koszulkę? Tak. Pierwszą koszulkę miałem Francesco Toldo, jak jeszcze w Interze grał, więc bardzo lubiłem tego zawodnika, więc to była, pamiętam, jego pierwsza, to była moja pierwsza koszulka z Francesco Toldo i też nie tylko, bo i plakaty wisiały w pokoju, więc lubiłem bardzo tego zawodnika. Pamięta pan swój pierwszy trening w KS-ie Pułzmówka? Pierwszy, kurczę, to było bardzo dawno, ale
Pamiętam jakby cały taki, może nie tyle co pierwszy trening, to cały przebieg taki, bo to nie była długa przygoda, wręcz bardzo krótka, tylko pół roku tak naprawdę, więc cały jakby przebieg, to jak to funkcjonowało wszystko, to pamiętam, ale tak typowo pierwszy trening to raczej ciężko będzie mi sobie przypomnieć. A dlaczego został pan bramkarzem? To ze względu na wzrost? Peter Crouch też jest wysoki, a był napastnikiem. No tak, ale do tej pory powtarzam, że jakbym miał biegać w polu, to nigdy nie wygrałbym w piłkę, więc to nie chodzi nawet o lenistwo czy coś, tylko bo bramkarze też bardzo ciężko trenują i pracują, ale no nigdy nie widziałem się w roli biegającego zawodnika w polu. Wręcz przeciwnie, zawsze od samego początku lubiłem stać na bramce, więc to była moja, jakby można powiedzieć, świadoma decyzja i nikt do tego mnie nie zmuszał. Sam taką decyzję podjąłem i myślę, że jestem zadowolony z tego kroku. A uprawiał pan jakieś inne sporty? Myślę, to tylko jeśli chodzi o to, jak właśnie na WF-ie, czy siatkówkę, czy koszykówkę czasem, chociaż w koszykówkę przyznam szczerze, że mimo wzrostu to jest ostatnia dyscyplina sportu, w którą można powiedzieć lubiłem grać, czy raczej musiałem grać na WF-ie. A raczej dobrze też szło mi w siatkówce, jak na oczywiście tamten wiek szkolny. A tak naprawdę no to dominacja była zdecydowana piłki nożnej i tak naprawdę nie tylko w szkole, ale i poza szkołą z bratem bliźniakiem i z kolegami poświęcaliśmy bardzo dużo czasu na to, żeby w tą piłkę po prostu grać. Jakiej drużynie pan kibicował jako dziecko i czy jeździł pan na mecze tej drużyny? Jako dziecko? Ale to chodzi o drużynę zagraniczną, czy... No, może być tak i tak. Jeśli chodzi o drużynę zagraniczną, to był Manchester United, a jeśli chodzi o drużynę z Polski, to była Legia Warszawa i jest. Plus te kluby, w których występowałem, tym klubom zawsze kibicuję i będę kibicował, bo z jakiegoś tam nawet sentymentu, że gdzieś tam reprezentowało się barwy tych klubów, to zawsze gdzieś tam się spojrzy na wyniki, czy trzyma się za nich kciuki, no chyba że mecz jest bezpośrednio z tym przeciwnikiem, bo tak jak dobrze wiemy, Arka Gdynia w tym momencie też jest w pierwszej lidze i już nieraz zdarzyło się przeciwko nim zagrać. A do Garwolina na mecze w Ligi pan jeździł? Powiem szczerze, że nigdy nie byłem na meczu ligowym Wilgi Garwolin. Może to się wydawać dziwne, ale jakoś tak po prostu się nie złożyło, żeby na taki mecz się wybrać, ale myślę, że może jeszcze się uda po prostu wybrać tam i taki mecz zobaczyć. Później przyjrzał się pan do Mazowsza Miętne. Szukał pan jakiegoś lepszego klubu, żeby się rozwijać? Znaczy, Mazowsze Miętne było na pewno następnym krokiem w mojej przygodzie. Jeszcze wtedy nie byłem świadomy tak naprawdę tego, że gdzieś tam to wszystko tak może się rozwinąć i że mogę wylądować w Legii Warszawa. I to mówię, następny krok był do tego, żeby tak naprawdę być w tym miejscu, w którym teraz jestem, bo tak naprawdę to uważam, że zdecydowanie za późno to wszystko w moim przypadku się potoczyło, żeby wejść jeszcze na wyższy poziom i z każdym rokiem musiałem później nadrabiać zaległości, a naprawdę to nie było łatwe, bo przychodząc nawet później po Mazowszu Miętne do Legii Warszawa, to patrząc na chłopaków, którzy już trenowali od lat na bramce, no to naprawdę w tamtym momencie była przepaść. Taki Czary Kosuch, czy Kuba Szumski, czy nawet Kuba Chrostowski. Naprawdę widać, że już długo pracowali z trenerem bramkarzy, a ja dopiero zaczynałem, można powiedzieć, więc każdy trening był cenną lekcją i nauką do tego, żeby nadrabiać zaległości. Dobrze. A Mazowsze Miętne to był właśnie taki jedyny klub, co
zawodnicy przychodzili tak lepsi, bo widziałem, że wtedy też był Maciej Górski. Tak, Maciej Górski. Maciej Górski, z tego co pamiętam, to on naprawdę miał bardzo, bardzo fajny okres w Mazowszu Miętne i tam naprawdę strzelał po 40 bramek w sezonie, jeśli dobrze pamiętam, więc to na pewno też był dla niego fajny okres i z tego też miejsca wybił się w Polskę i do Amiki Bronki, chyba jak dobrze pamiętam, z Mazowsza Miętne się udało, więc też później ta jego przygoda się potoczyła z piłką, myślę, fajnie, chociaż też uważam, że na umiejętności, które reprezentował, więcej meczów w Ekstraklasie powinien mieć, to jest moje zdanie. Nie zawsze też mamy na tyle szczęścia i gdzieś tam podpasujemy pod zespół, żeby tych występów było więcej, tak? Często w wywiadach jest Pan pytany o wzrost, czy nie przeszkadza? A ja chciałam się zapytać, jak to było w dzieciństwie? Czy musiał Pan pracować nad jakimś elementem gry, porównując się od kolegów? Znaczy, powiem szczerze, że na pewno przy tym wzroście ciężko jest koordynacyjnie, więc nad tym elementem musiałem bardzo dużo pracować i tak na dobrą sprawę do dzisiaj jest to na pewno jakiś duży, duży problem i z tym w ogóle nie będę się sprzeczał, jeśli ktoś mi takie coś zarzuci, ale na tyle, ile mogę, na tyle staram się nad tym elementem pracować i poprawiać, żeby przynajmniej na poziomie tej pierwszej ligi, a ewentualnie gdyby się udało nam się awansować do ekstraklasy, na poziomie ekstraklasy zaprezentować się też równie dobrze. A skąd się wzięła oferta z Legii? Czy to Pan się zgłosił? Nie, tu były też nabory i gdzieś tam jakoś to przez internet gdzieś udało się wypatrzeć i no i tak to się stało, no, że znalazłem się. Na pewno to nie było tak, że gdzieś tam mnie wypatrzyli, po prostu sam bardziej przez jakieś tam kontakty też zabiegałem o to, żeby tam po prostu się przetestować i tak się gdzieś udało, że po prostu trafiłem do Legii, tak? Jakie było pierwsze Pana wrażenie, gdy dowiedział się, że będzie już w Legii? No to na pewno był spory szok, że te testy udało się tak naprawdę przejść w miarę pozytywnie. No też nie będę ukrywał, że Legia zobaczyła we mnie jakiś niesamowity talent. Po prostu widzieli, że szybko jakby przyswajam to, co chcą mi przekazać. Bo ja też długo trenowałem z nimi przed tym, jak zanim w ogóle tam się znalazłem, więc te testy trwały nie jeden, dwa czy tam trzy dni, tylko zdecydowanie dłużej, więc myślę, że po prostu widzieli we mnie jakiś tam, można powiedzieć, potencjał ewentualny i to, że to też na pewno warunki fizyczne w jakimś tam stopniu mi w tym pomogły i myślę, że to było kluczowe, tak? Na pewno nie będę mówił, że zaprezentowałem się tak super, że po prostu tam się znalazłem, ale miałem dużo szczęścia, że tak się potoczyła moja przygoda z piłką, bo tak jak wiemy później, czy to w młodej ekstraklasie udało się zagrać, czy w pierwszej drużynie, więc to na pewno był dobry krok. Dojeżdżał Pan na treningi, czy zamieszkał Pan w Warszawie? Znaczy tak, na początku, tak jak mówię, gdzieś 2-3, czy może nawet miesiąc trenowałem z nimi, więc dojeżdżałem. Tata mnie woził do Warszawy codziennie, a później już mieszkałem w internacie, zmieniłem szkołę już w Warszawie i razem zresztą grupę, bo też nie byłem sam w tym internacie, chyba nas było 7-8 zawodników, więc razem mieszkaliśmy, razem jeździliśmy na treningi, no i razem chodziliśmy do szkoły, więc tak naprawdę mieliśmy zgraną ekipę. Czy był jakiś piłkarz z młodej ekstraklasy albo juniorów, z którym Pan grał i zapowiadał się dobrze, ale nie zagrał w seniorach z powodu kontuzji albo po prostu zrezygnował z piłki? O, myślę, że takich zawodników było naprawdę bardzo dużo.
którzy po prostu w tamtym okresie, jak zaczynaliśmy w Legii, naprawdę zapowiadali się na świetnych zawodników, a coś po prostu, czy kontuzja, czy złe wybory, czy po prostu, nie wiem, podejście samo zdecydowały, że ci zawodnicy dzisiaj nie grają w piłkę albo nie grają na takim poziomie, na jakim by chcieli, więc myślę, że w tak młodym wieku to wiele czynników ma wpływ na to, czy gdzieś ta nasza piłkarska przygoda potoczy się w dobrym kierunku. Po jakim czasie został Pan zapraszany na treningi do pierwszej drużyny? Znaczy nawet jak już byłem w Młodych Wilkach, bo to nazywało się Młody Wilk i chyba do tej pory tak jest, ale już dokładnie nie pamiętam. To też zdarzało się, że już w tamtym okresie na pojedyncze treningi przychodziłem, żeby potrenować z pierwszą drużyną pod okiem trenera Dowhania. Ale tak naprawdę więcej okazji miałem już później, jak już byłem w Młodej Ekstraklasie, to coraz częściej gdzieś tam to się zdarzało. Pierwsze wyjazdy na obozy zagraniczne do Turcji czy na Cypr spowodowały, że z czasem dostawałem większe zaufanie i też mogłem zadebiutować czy to w sparingu, czy później być włączonym do kadry pierwszego zespołu. A tak jak później to się potoczyło, też być wypożyczonym do drugiej ligi i ogrywać się na poziomie seniorskim. A zrobił ktoś wtedy na Panu wrażenie? Myślę, że wtedy to wszyscy na mnie robili wrażenie. Samo to, że mogłem po prostu potrenować z najlepszą drużyną w Polsce i trenować i ewentualnie nawet w sparingach grać z takimi zawodnikami, jacy byli w tamtym momencie w Legii Warszawa. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Miro Radowicz, Kuba Rzeźniczak, Iñaki Astis i wielu innych. Tomasz Jadłowiec, Broś, naprawdę Michał Kucharczyk, Daniel Juboja, więc naprawdę tych zawodników, Marek Saganowski, mógłbym wymieniać po prostu tutaj przez jakiś czas. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale tak na szybko gdzieś tam mi się nasunęły te nazwiska, które tak naprawdę każdy kibic w Polsce zna i myślę, że to była wielka przyjemność, że mogę z nimi trenować. Kiedy dowiedział się Pan, że zadebiutuje przeciwko Pogoni? Był stres? Znaczy, dowiedziałem się dzień przed meczem, albo dwa dni przed meczem. Trener Henning Berg powiedział mi, że zagram w meczu z Pogonią Szczecin i że to będzie właśnie taki mój debiut. Stresik był do momentu wyjścia na boisko i myślę, że nawet można powiedzieć, że tak zostało. Gdzieś tam taka pozytywna adrenalina towarzyszy mi w każdym meczu, ale w momencie, kiedy gdzieś już tą linię boiska przekraczam, to wszystko gdzieś tam fajnie tak schodzi i myślę, że to jest normalne. I dopóki tak naprawdę czuję się gdzieś tam trochę tej adrenaliny i trochę tego pozytywnego stresu, oczywiście o takim stresiku mówię, to warto to robić i sprawia to po prostu dużą przyjemność. Dobrze. Zadam teraz Panu dwa takie same pytania, co o Kubie Szumskiemu. Wiem, że jest Pan wychowankiem, wiem, że nie jest Pan wychowankiem właśnie Legii, ale był Pan w Akademii Legii. Czy wychowankowi jest ciężej zadebiutować w meczu niż zawodnikowi z zewnątrz? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno, powiem tak, że w tamtym okresie na pewno było trudniej zadebiutować, bo te akademie jeszcze nie były tak popularne i tak rozwinięte, żeby po prostu tak naprawdę dawać większe szanse tym zawodnikom, którzy byli w akademii i wydawało się, że jest to trudniejsze zadanie dla takiego wychowanka. Ale myślę, że teraz patrząc na to, co się dzieje w piłce, na to, że jest przepis młodzieżowca, to, że jest większy nacisk na to, żeby stawiać na młodych zawodników, to myślę, że to zdecydowanie się zmieniło na korzyść młodych piłkarzy i myślę, że z jednej strony to jest dobre, z
drugiej strony to jest troszeczkę takie dawanie trochę. Nie do końca. Ja wychodzę z założenia po prostu, że zawodnik młody, jak jest dobry, to gra, jak nie jest dobry, to nie gra i tyle. To jest moje zdanie. Pewnie większość się z tym może nie zgodzi, ale uważam, że jeśli zawodnik jest młody i na to zasługuje, to i tak będzie grał. Wielu takich poznałem, którzy bez przepisu młodzieżowca i tak po prostu w danym zespole, czy to w Tychach, czy w innych zespołach by po prostu grali. A czy kiedykolwiek czuł się pan blisko pierwszego składu, czy jednak co by pan nie zrobił, to by tak nie pan nie grał? Znaczy powiem tak, że miałem taką konkurencję, że ciężko było czuć się blisko pierwszego składu, bo w tamtym momencie w bramce był Duszan Kucjak czy Arek Malarz, więc bramkarze, którzy uważam ich za jednych z najlepszych, jak nie najlepszych w ekstraklasie, którzy grali, więc na pewno nigdy nie czułem się blisko grania, ale też cieszę się, że potoczyło się to tak, jak się potoczyło, że zagrałem te 4 mecze w ekstraklasie, 1 w superpucharze, dostałem jakąś tam szansę pokazania się w szerszej publiczności i myślę, że za to na pewno mogę być wdzięczny, bo też to później zaprocentowało w innych klubach na wypożyczeniach i myślę, że to też w jakiś tam sposób był dobry impuls. Widziałem, że był pan w kadrze na mecz między innymi z Celticiem i Trabzonsporem. Jakie były takie mecze od środka? Duże stadiony czy takie jak u nas w Polsce? Nie no, zdecydowanie te mecze, czy to z Celticiem, czy z Trabzonsporem, czy w Kazachstanie, z Aktobą, jak dobrze pamiętam, robiły na mnie ogromne wrażenie, bo to były takie pierwsze mecze w Lidze Europy. Zupełnie inny poziom, zupełnie inna otoczka tego meczu. Widać było, że to już jest naprawdę gra na poważnym poziomie i z poważnymi przeciwnikami, więc myślę, że to też było jakieś tam fajne doświadczenie, że mogłem zobaczyć to od środka, poczuć się jak naprawdę taki, można powiedzieć, prawdziwy piłkarz, że tak powiem, bo mówię, to było na pewno fajne przeżycie dla młodego jeszcze wtedy zawodnika i mówię, zawsze te momenty bardzo miło wspominam i na pewno tak zostanie. Później był pan w Chojniczance, z którą zrobił pan awans do pierwszej ligi. Jak pan wspomina ten czas i szatnie? Bardzo, bardzo pozytywnie wspominam Chojnicę. To było moje pierwsze wypożyczenie, pierwsza tak naprawdę styczność z seniorską piłką na co dzień. Gra pod większą presją, bo o wynik, o to, żeby zrobić awans i poprawić swoją sytuację piłkarską, ale też nie tylko moją, tak? Bo każdy z zawodników wychodził na mecz, żeby po prostu zrobić ten awans i to też było naprawdę, naprawdę cenne doświadczenie. Tam też zresztą poznałem Daniela Ferugę, z którym już rozmawiałeś i takie, nie wiem, wtedy to był chyba 2013 rok i do tej pory mamy bardzo dobry kontakt, więc w piłce jest to na pewno super, że poznaje się wielu, wielu świetnych ludzi przez całą gdzieś tam tą swoją przygodę i to jest na pewno cenne doświadczenie na całe życie się po prostu zabiera, takie znajomości nieraz i to jest fajne. Słyszałem, że na treningi dojeżdżał pan z kolegami samochodem Marcina Garucha. A jak nazywali się jego samochód? O kurde, Lordomobil chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. Więc tak, to było ciekawe połączenie, bo razem mieszkaliśmy. Daniel mieszkał z Marcinem Garuchem na dole, my mieszkaliśmy na górze z Michałem Steciem, więc to była naprawdę ciekawa mieszanka i że tak powiem, nieraz lepiej było nie podchodzić.
A czy dla bramkarza, dla pana była duża różnica między drugą ligą, a pierwszą ligą i ekstraklasą? Myślę, że jednak jest spora różnica. Pewnie zachowania, wszystko jest bardzo podobne, tylko chodzi tutaj o jakość zawodników, którzy występują i w ekstraklasie, w pierwszej lidze i w drugiej lidze, więc to jest na pewno zauważalne i zdecydowanie trudniej się gra czy w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze niż na pewno w drugiej, tak? Każdy, zdarzają się też oczywiście bardzo dobrzy zawodnicy w drugiej i ten lidze, więc to na pewno nikomu nie chcę w żaden sposób mniejszać, ale na pewno w tej ekstraklasie no, też musi być ta różnica jakości, bo jakby nie było, no to byłoby coś dziwnego, tak? Był pan jeszcze w Alce. Czy po dobrym sezonie miał pan może nadzieję, że zostanie w ekstraklasie dłużej, nawet w innym klubie? Znaczy tak, zdecydowanie miałem takie nadzieje i zrobiłem awans. Później cały sezon zagrałem w ekstraklasie, ale koniec tego sezonu wykluczył mnie uraz tak naprawdę. Tydzień przed finałem Pucharu Polski, w którym jakaś tam szansa była, że może ewentualnie bym zagrał, ale to wiadomo, decyzja trenera. Ale też później gdzieś tam Paweł zagrał bardzo dobry mecz w finale Pucharu Polski, wskoczył do bramki w meczach ligowych na samą końcówkę, utrzymaliśmy się w lidze i przez to, że gdzieś tam byłem wypożyczony z Legii, to klub po prostu nie chciał we mnie jakby inwestować. Może też to było spowodowane tym, że miałem uraz, nie wiem, ciężko mi w tym momencie teraz to wytłumaczyć, do tej pory nieraz się gdzieś tam zastanawiam, ale to, co było, to już nie ma jakby co rozpamiętywać. Liczy się tylko to, co tu i teraz i liczy w tym momencie się GKS Tychy i żeby w końcu udało się awansować i na tym się skupiam. Jak pan przygotowuje się do meczu? Analizuje pan wszystkich piłkarzy z drużyny przeciwnika? Jak uderzają? Czy skupiają się tylko na napastnikach? I rzuty wolne i karne? Znaczy tak, generalnie to mamy wszyscy jako drużyna taką analizę przedmeczową na temat przeciwnika, na temat zawodników, którzy tam grają, jak rozwiązują różnego rodzaju sytuacje, jak uderzają, ale też staram się indywidualnie też dodatkowo robić swoją taką analizę, o której nawet trenerzy nie wiedzą. Sam po prostu korzystam z różnych materiałów i analizuję sobie, jak dany napastnik, czy to pomocnik ofensywny, wykonuje różne zagrania, czy to stałe fragmenty gry, więc to na pewno jest w jakimś tam stopniu pomocne, ale tak naprawdę no, nie można się tylko na tym opierać, bo każda sytuacja tak naprawdę meczu jest inna i po prostu trzeba reagować na to, co się dzieje w danym momencie. Ma pan jakieś przesądy albo rytuały przed meczami? Miałem, ale już nie mam. Miałem, długi czas miałem, ale ktoś po prostu mi podpowiedział, że to nie jest wcale takie dobre. Czy był kiedyś, albo może teraz jest taki moment, że stwierdził pan, że stał się lepszym bramkarzem? Tak, zdecydowanie czuję się lepszym bramkarzem. Ja nawet twierdzę, że gdybym, myślę, teraz dostał taką szansę, jak wtedy, jak awansowaliśmy z Arką, to na tyle jestem bardziej świadomym zawodnikiem, że jestem przekonany, że zdecydowanie lepiej wykorzystałbym ten czas, więc wierzę w to, że jeszcze taką szansę dostanę i po prostu zobaczymy, co czas pokaże. Dobrze. Jest jakaś pana parada, z której jest pan zadowolony i dumny? Jest taka jedna, znaczy taka podwójna parada, bo to był tak naprawdę rzut karny przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała. Przegrywaliśmy mecz 2-0. Udało nam się doprowadzić do remisu 2-2. I w 80. chyba 4. czy 5. minucie Podbeskidzie miało karnego. I udało się obronić karnego. Później dobitkę. Jeszcze tam po prostu obrońcy mi pomogli, więc było naprawdę spore zamieszanie. I ta interwencja, te interwencje moje i kolegów z drużyny
na pewno zapadły mi w pamięć, bo to było takie, aż po prostu złapałem się za głowę, bo nie wierzyłem, że to tak się wydarzyło i udało się tą sytuację wybronić i zremisować, zgarnąć jeden cenny punkt, bo z przebiegu meczu szkoda by było, jak goniliśmy z 2-0 u siebie na 2-2 i w taki sposób gdzieś przegrać w końcówce meczu. A najlepszy pana mecz i najcięższy, taki, gdzie miał pan dużo pracy? To zdecydowanie mecz w Niecieczy, przeciwko Niecieczy z GKS-em Tychy w tamtym sezonie. Mecz zakończył się remisem 0-0, a z tego meczu po prostu naprawdę mogę być zadowolonym, bo rywalowi nie udało się strzelić bramki, a ja miałem chyba 10 czy 11 interwencji w tym meczu i myślę, że większość z nich, jeśli się cały mecz obejrzy, to była naprawdę niełatwa, tak, do obrony, więc myślę, że ten mecz na pewno zapadł mi w pamięci, był najtrudniejszy i najwięcej się działo. Jest jakiś piłkarz, który stwarzał panu jakieś problemy w meczu? Taki, że może pana zaskoczyć jakimś strzałem? Jest ktoś taki? Jest. Myślę, że Adam Frączek jest takim zawodnikiem, przeciwko któremu nigdy nie lubiłem grać, bo się prześledzi nasze mecze w Warce, a on był wtedy w Pogoni Szczecin, to myślę, że on był zawodnikiem, który lubił przeciwko mnie grać, więc tego zawodnika na pewno nie wspominam miło pod względem takich rywalizacji, ale teraz w meczu właśnie z Koroną, bo teraz w Koronie Kielce gra, w końcu udało się zagrać na zero przeciwko niemu, nie strzelił mi bramki, więc nawet po meczu gdzieś tam podszedłem i mu powiedziałem, że w końcu na zero, a my wygraliśmy ten mecz, więc dodatkowo cenne 3 punkty. Dobrze. Ulubiona liga, jaką lubi pan oglądać i taka, w której chciał pan zawsze zagrać? Uwielbiam oglądać ligę niemiecką, Bundesligę. Uwielbiam Bayern Monachium z Lewandowskim i Neuerem w bramce. Więc ta liga jest na pewno ligą, która po prostu lubię ją oglądać, na której się troszeczkę, można powiedzieć, chciałbym wzorować. Na pewno ciężko jest to wszystko jakby odzwierciedlić w życiu takim piłkarskim w pierwszej lidze, jeśli chodzi o mnie, ale na pewno jest tam wielu, wielu bramkarzy, gulaczy, którzy są naprawdę topowymi bramkarzami i ta liga po prostu jest ciekawą ligą według mnie. Ulubiony pana bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik? Wcześniej powiedziałem, że jakby od zawsze Francesco Toldo, ale tak naprawdę to Manchester United, Edwin van der Sar w bramce, to był najlepszy taki według mnie okres Manchesteru i tego zawodnika też uwielbiałem oglądać. Jeśli chodzi o obrońcę, to myślę, że Sergio Ramos jest takim zawodnikiem, który jest, myślę, że jednym, jak nie najlepszym obrońcą środkowym na świecie. Jeśli chodzi o pomocników, to troszeczkę starsze czasy też Zidane. A jeśli chodzi o napastnika, to Robert Lewandowski, Ronaldo, Messi. To są zawodnicy, którzy na pewno robią różnicę i na nich zawsze miło popatrzeć. Zapisuje pan sobie jakieś cele przed każdym sezonem? Zapisuję sobie, bądź nie wiem, tam sobie gdzieś tam je tak w jakimś tam stopniu, na ile to jest możliwe zrealizować. Czasem to zapisywanie jest pomocne. Coś pana nie słychać. Wierzę, teraz. O, teraz. Takie stawianie sobie celów wewnętrzne, takie nie zapisywanie jest według mnie chyba lepsze, bo
to zapisywanie, to nieraz człowiek za bardzo się skupia na tym, co sobie zapisał, a też nie zawsze takie, tak gdzieś tam sytuacja się toczy, jakbyśmy tego chcieli i po prostu trzeba reagować na to, co to życie przynosi. A gra pan w FIFA albo Football Managera albo Fantasy Pierwsza Liga? Nie, nie gram. Nie gram z tej gry, ani nie. Nie mam Fantasy Pierwszej Ligi. Ewentualnie jedyne, co pogram, to FIFA na PlayStation czasem, ale to też już coraz rzadziej. Kiedyś, jak byłem młodszym zawodnikiem, to zdarzało się częściej. Ulubiony pana serial lub film i zespół muzyczny bądź wykonawca? Jeśli chodzi o serial, to Peaky Blinders było bardzo fajne. Obejrzałem wszystkie sezony i oglądało się to naprawdę fajnie. Dalej, musisz mi przypomnieć, co to pytałeś? No tam pytałem ulubiony pana serial lub film i zespół muzyczny bądź wykonawca. Jeśli chodzi o zespoły muzyczne, to raczej nie mam takich ulubionych, jednego ulubionego zespołu czy wykonawcy. Słucham po prostu tego, co gdzieś nawet w radiu leci, czy nie mam naprawdę takich zespołów, które są naprawdę takimi, które super mi się słucha, czy ogląda, więc wszystkiego chyba słucham po trochu. Ma pan jakieś hobby? Kiedyś interesowałem się samochodami, tym się fascynowałem, a teraz skupiam się na rodzinie i na tym, co się dzieje wokół mnie. I myślę, że na razie tak zostanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim waszym gościem był Kondrat Jałucha, bramkarz GKS Tychy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Miło było porozmawiać. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Pa! Cześć.